latami. Ja żyłam połowę mojego życia, żeby zaplatać białym ludziom dredy i warkoczyki. Robiłam to. Ja nic nie muszę przecież. To w ogóle nie było takiej dyskusji. Tak, to sama prawda. Miałam nawet takie wpadki na YouTubie, kompletnie nie wiedząc, ale właśnie będąc potem zarzucana obelgami, pisząc, okej, zdam sobie sprawę, jak bardzo ja jestem rasistką, bo tak zostaliśmy wychowani, mimo jakby woli, po prostu kulturowo tak jest. Żyjemy w tych czasach, że to nie o to chodzi, że ja sobie stanę i sobie powiem, no ja nie jestem rasistką, tylko to jest znacznie za mało, że to, czego potrzebujemy, to ludzi, którzy chcą aktywnie być antyrasistami. No to wypowiedziała wojnę, no to wypowiedziała wojnę. I pamiętam, że kiedyś jeździliśmy na giełdę czy gdzieś, to on często jadł tutaj na śniadanko kiełbaska, a później w trasie energetyki różne pił, ale by się rozbudzić, bo często też mało spał. I jak połączysz, no nie wiem jak z hot dogiem, ale właśnie kiełbasa z energolem, to powstaje... Powstaje coś tak o specyficznym i ciężkim zapachu, że naprawdę, no, polecam od razu jakąś gumę do rzucia tego zarzucić. Bo jest ciężko. Cześć, Krzysiu, mam zagadkę. Może znasz na nią odpowiedź? Oto zagadka: na asfalcie leży leń, nie oddycha cały dzień. Kto to może być? Grzegorz? Żyłam połowę mojego życia, żeby zaplatać białym ludziom dredy i warkoczyki. No czym cię po... Byłaś rasistką, no. Bardzo dobrze. Co tak ktoś mi wysłał, ale powiem tak. No znowu te rasistowskie szoty. Co to jest? O co tu chodzi? Aha, że brzmi jak N-word, okej. Ej, faktycznie brzmi! Faktycznie! Jak tak się pomyślałem, że to jest to, to brzmi jak to. Tylko rasiści to słyszą. ZT8, Elo, na nowym odcinku Genzie wypowiadali się od tobie. Oglądaj od 6.05, oszukała ich. Nazwa odcinka. Genzi. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku gramy w kalambury na P. Losujemy stali kartę. Patryk. Przyjaciel Patryka. Patryk i jego rower. Why are we still here? Pedałowanie, aby... Aj, kurwa mać! I po chuj, takie rzeczy wysyłasz, debilu jebany. Ja pierdolę. Pomocy. Kurwa jebana Azaku, naprawdę, no nie mogę! Mam rozjebaną linię, spaliłem dwa samonery, wyjebałem się, wszystko tego, że Zak kurwa stwierdził, że się będzie bił. Nie chce mi się już tego grać. To był tylko performance artystyczny, tak nawet nic się nie dzieje, widzowie, spokojnie sobie w grze dalej.